Cześć wszystkim, witam na kolejnym faulogu. Jak pamiętacie z poprzedniego, jeśli oglądaliście, to wspominałem, że niedługo będę robił tak zwany minikat. Tam kilka osób pisało też do mnie na priv, że chciałoby zobaczyć, jak wygląda, jak to przebiega ten proces, żebym nagrał właśnie taki faulog, więc dzisiaj to robimy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jaki jest mój sposób właśnie na minikaty, jak często je robię. O tym wszystkim postaram się opowiedzieć. Czy taki sposób nadaje się też dla innych. Także postaram się Wam pokazać parę przebitek z treningu, bo dzisiaj trening klatki i barków. Także coś tam też pewnie nagramy, jakieś drobne przebitki. Postaram się opowiedzieć o wszystkim. No, a właśnie, zaczynamy od śniadania, zaraz Wam pokażę, co jem na śniadanie. W zasadzie jem to samo, porcje tylko mniejsze po prostu. No i co, zacząłem dzień od cardio standardowo, 30 minut natto. Tego cardio będzie właśnie więcej w tym okresie minikata. Ale jak, co, dokładnie, dlaczego, jak długo to potrwa, wytłumaczę Wam w dalszej części vloga. Także zapraszam do oglądania serdecznie i lecimy z dniem, także zaczynamy. Pierwszy posiłek, śniadanie. Ono jest standardowe, omlet, 4 białka jaj, jedno całe jajko, 50 g szynki wieprzowej chudej, 200 g piersi z kurczaka. Tutaj w miseczce jest 130 g płatków wsianych, ananas i banan po 50 g. Dwie kromki pieczywa pszennego, tostowego i dwie kromki takiego pieczywa lekkiego. Oczywiście makro jak zawsze jest zamieszczone. Tak wygląda śniadanie, tak jak mówię, to jest... Nic się nie zmienia pod względem gdzieś tam produktów. Zmieniają się tylko ilości tutaj w okresie minikata, no ta ucinka kalorii będzie znaczna, jeżeli sobie porównacie ją z dniem na przykład wysokim, to będzie naprawdę bardzo, bardzo duża. Ale właśnie zaraz Wam opowiem, jak skończę śniadanie, na spokojnie usiądę, jak to wygląda, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No, tak jak widzieliście, pierwsza taka ciekawostka, jeśli można to tak nazwać. Robiłem pomiar fałdu. Fałdu akurat brzusznego, tutaj Wam pokazałem. To jest taka maszynka do pomiaru tłuszczu. Elektroniczny fałdomierz. Fajna sprawa. Pomiar jest naprawdę dość dokładny. To jest jedna tak naprawdę z najdokładniejszych metod pomiaru, jeżeli chodzi o sprawdzanie zawartości tkanki tłuszczowej. Kontrola takiego fałdu skórnego, właśnie fałdów skórnych, jest przydatna, bo kontrolujemy właśnie, patrzymy, czy tak naprawdę zbiera nam się woda, czy to jest tkanka tłuszczowa. Jak widzieliście, fałdomierz pokazał 2 mm. No, 2 mm to jest naprawdę mało, to jest naprawdę niski poziom tłuszczu, jednocyfrowy. Ale tutaj właśnie chciałem o tym powiedzieć. Może nie mam genetyki do kształtów, do sylwetki takiej typowo kulturystycznej, ale moja genetyka też ma, że tak powiem, pewną zaletę, a mianowicie bardzo ciężko przybrać mi tkankę tłuszczową.
i mam bardzo, bardzo cienką skórę. Te 2 mm fałdu skórnego to jest tak naprawdę chyba największa, że tak powiem, grubość fałdu skórnego, jaką osiągam poza sezonem. Tak naprawdę 90% tego, co przybieram, to jest fluid, nie tkanka tłuszczowa, to jest woda. To jest woda taka podskórna, woda wewnątrzmięśniowa. Część oczywiście mała tego to masa mięśniowa. Ale tłuszczu w tym wszystkim jest bardzo, bardzo mały procent. Troszkę zbiera mi się go tylko na pośladkach, aczkolwiek te pośladki i tak są dość wyraźne. Jakieś tam prążki, żyły się nawet przebijają na pośladkach. Także bardzo, bardzo mało tej tkanki tłuszczowej gromadzę, nawet przy bardzo dużych ilościach kalorii. No też tutaj podyktowane jest to kilkoma, myślę, przesłankami. No wiadomo, wspomaganie robi swoje, przyspiesza metabolizm, a najbardziej przyspiesza metabolizm duża ilość masy mięśniowej. Druga sprawa, nigdy nawet jako dziecko nie miałem problemu z tkanką tłuszczową. Byłem zawsze bardzo aktywnym dzieckiem, nigdy nie byłem gruby w życiu. I stąd też myślę, ta cienka skóra. Też tak naprawdę zacząłem startować od 2014 roku i od tej pory przynajmniej 2 razy w roku robiłem taką redukcję do poziomu scenicznego. Więc tak naprawdę nigdy nie zdążyłem nabierać tej tkanki tłuszczowej. I choć jest teoria, że komórki tłuszczowe, ilość komórek tłuszczowych, która wykształciła się w dzieciństwie, jest już taka sama, niezmienna do końca życia. Zmienia się tylko ich zawartość, że tak powiem, można je albo wypróżnić, tak, z tkanki tłuszczowej, albo załadować tą tkanką tłuszczową, mówiąc tak językiem normalnego człowieka. To jednak wydaje mi się, też znalazłem badania, które ostatnio to pokazują, że permanentne gdzieś tam przebywanie na poziomie organizmu, gdy ma niską zawartość tkanki tłuszczowej przez bardzo długi czas, po prostu pozbawia nas części komórek tłuszczowych. No i w sumie to tak naprawdę zgadzałoby się z teorią taką, która występuje po prostu w naturze, w naszych organizmach, w organizmach żywych, że organy, narządy wszelakie w organizmie, których nie używamy, po prostu zanikają, bo organizm jest nastawiony na przeżycie. Jeżeli coś mu nie jest potrzebne, to usuwa, tak? Także może coś w tym jest, no gdzieś ta właśnie cienka, efekt cienkiej skóry, nie każdy to ma, właśnie to można zauważyć po kulturystach, ale szczególnie starsi kulturyści właśnie mają taką, można powiedzieć, jak to się mówi, skórę węża, tak? Ona jest bardzo, bardzo, bardzo cienka. To tak jakby lata redukcji, lata tak naprawdę przebywania na większość czasu na deficycie kalorycznym, na niskim poziomie bardzo tkanki tłuszczowej. Być może, że to właśnie sprawiają. To taka moja teoria, że tak powiem, prosaic, ale może coś w tym jest i gdzieś tam teraz najnowsze badania to w jakiś sposób potwierdzają. Jak wygląda ogólnie minikat u mnie? No minikat u mnie jest dość agresywny, bo tak jak miałem 1150 g węglowodanów w dzień wysoki, to 2 dni wysokie w tygodniu, 950 w dni średnie, 3 dni w tygodniu, no i 240 w dni niskie, których było 2 dni w tygodniu, to dni wolne. Tak, niskie zostały bez zmian oczywiście, ale nie ma już podziału na dni wysokie i średnie, tylko jest przez ten cały tydzień jedna podaż węglowodanów, to jest 630 g. No, wydaje się, że to wcale nie jest mało, tak? Bo niektórzy nie jedzą tyle podczas budowania masy mięśniowej, ale jeżeli redukujemy z 1000, ponad 1000 nawet, tak? W skali tygodnia wyjdzie nam około 1000 g węglowodanów dziennie, jeżeli przeliczymy wszystkie dni i pomnożymy sobie przez ilość, zejdziemy na ilość 600, no to praktycznie 50% redukcji tych kalorii, tak? To jest ogromna redukcja kalorii. Do tego cardio, które normalnie robię 6 razy w tygodniu po 30 minut. Tak teraz robię 2 razy dziennie po 30 minut, czyli 60 minut dziennie. Więc to kolejny tak naprawdę
No ja przepalam na kardio około 250-300 kalorii podczas tych 30 minut. Robię je dość intensywnie na bieżni. Także to jest ogromna gdzieś tam ogromna różnica w kaloryczności i od razu wskakuje na deficyt. Także wiadomo, no, ciało moje bardzo szybko pozbywa się wody, fluidu. I mimo, że to jest tak krótki okres tylko tygodnia, to jestem przekonany, bo już nieraz to robiłem, że stracę około kilograma nawet tkanki tłuszczowej. Tutaj też zmiany są w suplementacji, zmiany w wspomaganiu, ale o tym to jest, wszystko jest opisane już w dzienniku na forum, także jeżeli ktoś jest tą kwestią zainteresowany, to tam zapraszam. Ale tak jak widzicie, nie robię tego minikata tak naprawdę dlatego, że poziom tkanki tłuszczowej jest wysoki, tylko no, jest bardzo niski, co widzieliście po fałdzie skórnym. Ale po prostu nie lubię długich okresów masowych. Miałem już takie w życiu, gdzie jadłem po kilkanaście, po 20 parę tygodni, byłem na plusie kalorycznym. Wtedy to ciało już nie reagowało tak jak chciało. Mimo, że moja glikemia jest teraz na poziomie 75 z rana, co jest bardzo dobrym wynikiem, wręcz świetnym, to robię tego minikata, ponieważ co jakiś okres 4-6 tygodni, żeby po prostu ciało pozbyło się też, że tak powiem, stanów zapalnych, które powodują te wielkie ilości jedzenia, żeby po prostu poczuć na chwilę ulgę, taką jakby, no, to jest stres dla organizmu też, pracowanie na tak wysokich obrotach. Po takim tygodniu czuję się świetnie, nie stracę siły na treningach, bo po prostu jest to zbyt krótki okres czasu, żebym stracił jakąkolwiek siłę. I wracam po takim tygodniu świeży. Znów mogę kilka tygodni tak naprawdę jeść bardzo wysokie kalorie bez żadnych problemów. Gdybym chciał to robić na przykład 20-30 tygodni z rzędu, bez takich krótkich minikatów, to byłby to duży problem, podejrzewam, w połowie drogi, a później byłaby taka męczarnia, tak? I ta wrażliwość insulinowa też nie byłaby taka świetna. No i też to jest taka moja metoda, że powiedzmy tak jak teraz, przy poprzednim minikacie doszedłem do wagi 129 kg, po tygodniu minikata miałem 123, wróciłem teraz, miałem 5 tygodni na wysokich kaloriach, na wagę 131 skoczyłem kilogramów. Jakość jest bardzo podobna. To wstawię tutaj zdjęcia, mimo że stawiałem na Instagramie, żeby porównać. Bardzo podobna, może nawet identyczna, jak przy przedostatnim minikatem, gdzie waga była 2 kilo mniejsza. Oczywiście nie znaczy to, że zdobyłem 2 kilo mięśni, absolutnie. Aczkolwiek na pewno masy mięśniowej trochę doszło, ponieważ siła rosła znacznie. Obwody też wzrosły, poziom tkanki tłuszczowej widać się nie zwiększył. Po tym minikacie zapewne też stracę między 4 a 5 kg i znów pewnie okres 4-5 tygodni będę się starał wrócić do tej samej wagi lub odrobinę wyższej przy takiej samej jakości. No i będziemy to tak powtarzać, aż zdecyduję się na jakąś taką konkretniejszą redukcję. No tak to wygląda. A zaraz pora na następny posiłek. No i posiłek przedtreningowy. A dzisiaj, tak jak mówiłem, trening push, zrobię jakieś kilka przebitek, może z jakichś ćwiczeń głównych. Także zapraszam do oglądania dalej. No dobra, to mamy posiłek przedtreningowy. Tutaj, tak jak mówiłem, jest standardowo 60 gramów izolatu białka, tutaj klej ryżowy. 110 gramów mąki ryżowej, 50 gramów ananasa i 50 gramów banana. Tak wygląda posiłek przedtreningowy. Jeśli chodzi o intra workout, tu się nic nie zmienia. Ono zostało jak dzień średni, czyli podzielone na dwa szejki. To oczywiście jest przed i po, ale ogólnie to wygląda tak, że mam 25 gramów aminokwasów EAA, 55 gramów dekstrozy, 4 Przepraszam, 5 gramów leucyny, 2 gramy lizyny, 5 gramów glutaminy i 10 gramów kreatyny. I tak to wygląda. Teraz jemy i za jakąś godzinę zaczynamy trening. Może tak jak Michał będzie lepiej.
dziurę. Uwaga. Dobra, dobra, Dawid, puszczę, dobra. No dobra, także trening skończony. Jak widzieliście, tam mało by nie doszło do małego wypadku i Dawid uszkodził mnie i siebie, ale na szczęście opanował sytuację. No i dobra, teraz posiłek potreningowy. Zobaczcie, to będzie tak izolat, 90 gramów izolatu. I tutaj mam swoją miseczkę i mamy tutaj 100 gramów mąki ryżowej, kleiku z mąki ryżowej. I 100 gramów płatków słodkich, takiego miksu płatków słodkich, około 180 gram węgli. Także nie mało jak na minikata, nie mało, ale dla mnie to już jest mało. No i jemy to, znaczy idę się najpierw pod prysznic i idę na dół, zjem, będę czekał na Anię, aż skończy swój trening. No dobra, i jesteśmy już w domu, mamy kolejny posiłek i tutaj chyba najbardziej kulturystyczny posiłek z możliwych. Ryż, 100 gram ryżu, brokuły i kurczak misia, 375 gram piersi z kurczaka. To jest czwarty posiłek, jeszcze dwa przede mną, zobaczycie jak one wyglądają. No dobra, więc jesteśmy przy piątym posiłku na dziś. I tutaj mam 370 gram piersi z indyka. Poprzednio też był indyk, nie kurczak, pomyliłem się. Indyk, bo w Lidlu był w promocji w zeszłym tygodniu, także osobiście wolę piersi z kurczaka, są takie delikatniejsze. No ale w tym tygodniu, dzisiaj była promocja na piersi z kurczaka, także dziś w tym tygodniu będziemy mieć piersi z kurczaka. W zeszłym był w indyk, 70 gramów płatków ziemniaczanych, które już pewnie znacie z moich faulogów, no i ogórek kiszony. I jakieś półtorej godziny po tym posiłku będę robił drugie cardio. Może podczas tego cardio troszeczkę opowiem jeszcze. No i pokażę wam ostatni posiłek. No dobra, mam nadzieję, że będzie mnie słychać w miarę dobrze. Mamy godzinę 22, 30, lecimy z drugim cardio, 30 minut na bieżni do zrobienia, no i co, został mi jeszcze ostatni posiłek, zaraz wam pokażę jak on wygląda. Co mogę powiedzieć o dzisiejszym ogólnie dniu, jestem bardzo z niego zadowolony, bo naprawdę już teraz czuję, że siły te wracają. Hantle 72 kg na zeszłym tygodniu, 70 poszło na 6 i taki niepełny siódmy, dzisiaj 72 na 7. Sztanga skos góra robił co drugi dzień naprzemiennie z wyciskaniem na takiej maszynie z ładowaniem wolnego obciążenia, także też do przodu, też czuję, że tak powiem, już tutaj taką siłę w tym ćwiczeniu, jak nie czułem dawno. Myślę, że jeszcze parę tygodni
i ta 180 na ławce skośnej w górę pójdzie, a nie robiłem takiego ciężaru od na myśl jakichś 2 lat dobrych, jak nie więcej, nawet więcej. Także jestem naprawdę zadowolony z tego wszystkiego, jak to wszystko przebiega. Teraz zmiana na trening low volume po okresie treningu z wysoką objętością, z seriami łączonymi, dała też bardzo dobry efekt. Czyli periodyzacja się sprawdza. No i szczerze powiedziawszy, jestem teraz chyba obiektywnie doceniany w najlepszej formie, jakim był w życiu. Także no, jestem naprawdę zadowolony, bo taką wagę, jaką miałem, jaką mam obecnie, przy takim poziomie tkanki tłuszczowej, przy takich rozmiarach, obwodach jeszcze nigdy w życiu nie miałem. Nogi też są w najlepszej na pewno formie w życiu. Siłowo tak samo. Także naprawdę jestem zadowolony. No cóż więcej mogę powiedzieć. No chyba na tyle. Tyle. Przejdziemy. Zaraz skończę kardio i przejdziemy sobie do ostatniego posiłku. No więc mój ostatni posiłek. O, jest i Boniek. Mój ostatni posiłek na dzisiaj. I tutaj mam tak. 200 gramów serka wiejskiego lekkiego, 150 gramów skyra, jedno małe opakowanie, tak? 50 gramów izolatu i jest też kakao, stąd taki kolor. 100 gramów jabłka, 40 gramów płatków kukurydzianych i co to jeszcze mam? 25 gramów orzechów i 10 gramów czekolady gorzkiej 85%. Czekolada też nie jest tutaj bez przyczyny, nawet nie z walorów smakowych, bo wcale nie przypadam do czekoladą, ale właśnie dodaję ją w niektóre dni, kilka dni w tygodniu, wtedy kiedy mam więcej tłuszczów na kolację, czyli w dni średnie, że tak powiem, czy normalne, i w dni niskie. Ponieważ czekolada jest bardzo dobrym źródłem magnezu, także pomaga nam też w że tak powiem, w lepszym śnie po prostu. Co do nabiału, to też stosuję go kilka razy w tygodniu i też nie bez powodu, ponieważ moja dieta nie dostarcza zbyt wiele wapnia, także staram się kilka razy w tygodniu dostarczyć ten nabiał, aczkolwiek wybieram właśnie taki jak skyr, serek wiejski, gdzie nie ma gdzieś tam wiele tej laktozy, tak jak w innych produktach. W innych rodzajach nabiału. No i też stosuję dodatkowo enzymy, bo już nie trawię tego nabiału tak dobrze jak kiedyś. Z wiekiem, wiadomo, enzym laktazy coraz bardziej zanika w organizmie, temu coraz gorzej tolerujemy te produkty z nabiałem. No i tak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No, piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć w kolejnym Foologu. Już za tydzień zaczynamy znowu wyższe kalorie, także pewnie będzie ich jeszcze więcej w dzień wysoki, bo tak jak wspominałem na poprzednim, trzeba będzie jeszcze tą ilość pewnie podnieść, także możliwe, że znowu coś nagram. Foolog, może foolog treningowy, może jakiś inny. Dajcie pomysły, także jeżeli będziecie chcieli coś zobaczyć, postaram się gdzieś tam to nagrać. Także dzięki i do następnego odcinka, do następnego foologu.